Cześć, z tej strony Ima, witajcie na kanale. Dziś będzie nieco bardziej nostalgicznie niż zwykle, przyjrzymy się bowiem zmianom, które miały miejsce na mapach, które towarzyszą nam w grze już od prawie 8 lat. W trakcie tego czasu w sumie zmieniła się prawie 1/3 wszystkich dostępnych map, 11 map zostało zmienionych, a 2 usunięte, o czym również Wam dzisiaj opowiem. A zanim przejdziemy do dzisiejszego materiału, opowiem Wam jeszcze kilka słów o Huawei App Gallery, o którym co jakiś czas wspominam, bo po prostu warto. W tym alternatywnym sklepie znajdziecie bardzo wiele korzyści, rozpoczynając od zdecydowanie niższych cen niż w sklepie domyślnym, poprzez szereg różnego rodzaju innych bonusów, których warto korzystać. A wymieniając je w kolejności bynajmniej alfabetycznej, przede wszystkim zwracam Waszą uwagę na kupony, które są zarówno kwotowe, jak i procentowe, pojawiają się w naszej grze stosunkowo często i dzięki nim możecie jeszcze bardziej obniżyć ceny za zakupy, których dokonujecie. Oprócz kuponów, co jakiś czas dociera do nas również cashback, czyli zwrot z zakupów w postaci punktów Huawei, które następnie znowu możemy wykorzystywać na zakupy w sklepie, na wszystkie dostępne tam gry i produkty. Oprócz niższych cen w sklepie, kuponów oraz punktów Huawei z cashbacku mamy jeszcze Weekendy z App Gallery, czyli odbywające się w terminie od piątku do niedzieli, wielkie promocje, w ramach których możecie wyłapać tanie lub zupełnie darmowe gry i aplikacje. A na deser Game Center, czyli dedykowana aplikacja poświęcona tylko i wyłącznie w grom, która grupuje wszystko to, co dotyczy gier i co może Was zainteresować, a dodatkowo daje jeszcze kolejne bonusy. Znajdują się tam bowiem nagrody lojalnościowe, w ramach których znajdziecie kolejne kupony i jeszcze bardziej obniżające ceny w sklepie. A teraz alfabetycznie rozpoczynając, zaczynamy od mapy Czarne Złoto. Ta mapa zmieniła się stosunkowo w niewielkim zakresie, a zmiany dotyczą głównie dwóch parametrów. Pierwsza rzecz to część, którą dzisiaj znamy jako jaskinie, w starej mapie praktycznie rzecz biorąc nie istniała, jedynie na środku mapy znajdował się taki wielki kamienny łuk, który dzisiaj przesunięty jest zupełnie w inne miejsce, tam znajdują się właśnie obecnie jaskinie, wtedy tego miejsca nie mieliśmy i uważam, że to jest zmiana bardzo na plus. Druga kwestia, która dotyczy tej mapy, to usytuowanie terenu. Obecnie jest ona stosunkowo pofałdowana, ale w dawnej wersji była jeszcze bardziej pofałdowana i tworzyła coś w rodzaju rowów. Po wjechaniu w taki row, czyli w teren, którym byliśmy osłonięci wzniesieniami po jednej i po drugiej stronie, nie było możliwości otrzymania przestrzału z drugiej strony mapy. Dzisiaj jest tak, że jakkolwiek mapa jest pofałdowana, to jednak wyjeżdżając na bardziej otwartą przestrzeń, będziemy obijani przez czołgi, które znajdą się po jednej lub drugiej stronie od nas. Wtedy było więcej zabezpieczeń, w związku z czym było trudniej otrzymać taki przestrzał, a równocześnie więcej możliwości gry na wieżę. Kolejna zmieniona mapa to Kamieniec i tutaj zmian było znacznie więcej. Przede wszystkim Wargaming zdecydował się na usunięcie bardzo wysoko położonych pozycji, które dawały przestrzały, praktycznie rzecz biorąc, na całą mapę. Takie pozycje zawsze są op, nie jestem więc zdziwiony, że akurat na tej mapie postanowił je troszkę ukrócić. Oczywiście wszyscy gracze takich pozycji żałują, bo dają one mnóstwo możliwości, niemniej nie są do końca zbalansowane. Druga rzecz to znacznie większa ilość drzew na mapie, które można było przewrócić, utrzymać dodatkowe zasłony. Trzeci element to fakt, że mapa była o wiele bardziej pofałdowana, znajdowało się na niej znacznie więcej miejsc, takich jak duże skały, na które można było wjechać i otrzymać dodatkowe możliwości strzałów, więcej miejsc pofałdowanych, górek, za którymi można się było schować, w związku z czym całe ukształtowanie i pofałdowanie mapy było o wiele ciekawsze i urozmaicone niż teraz. Natomiast w nowej wersji mapy z pewnością jest ona o wiele bardziej zbalansowana i lepiej przystaje do realiów gry. Była ciekawsza, jest bardziej zbalansowana, coś za coś. Kolejną zmienioną mapą są kopalnie i w przypadku tej mapy wyraźnie widać, że Wargaming w początkowej wersji gry bardzo wiele map przenosił bezpośrednio z World of Tanks PC, starając się jak najlepiej odwzorować w grze, co dawało pewne określone skutki, a mianowicie w przypadku kopalni mieliśmy bardzo duży środek, ten wjazd na górkę, który dawał dużo możliwości, znacznie więcej niż dzisiaj, ten środek jest taki bardziej ciasny, mniejszy, mamy tam tylko jeden kamyk, w wersji pierwotnej ten środek był bardzo duży, bardzo rozłożysty, można się było tam obijać, wjazd na górkę był duży, wyraźnie przypominał on tom z wersji World of Tanks PC. Jeszcze jedną cechą tego środka było to, że był on pofałdowany, dawał możliwości osłony, dzisiaj jeśli ktoś wjedzie na nas od strony tych domków, jesteśmy całkowicie bezbronni, będziemy obijani bezlitośnie. Natomiast wtedy były tam rowy, miejsca, w których można się było schować, nawet po sflankowaniu można było stawiać skuteczną obronę, co było w mojej ocenie o wiele ciekawsze. Jeszcze jedną bardziej estetyczną zmianą jest znacznie większa ilość wody na wschodniej części mapy, ale generalnie wszystkie mapy starsze miały znacznie więcej wody i ta woda brała większy udział w grze. Kolejna mapa to Martwy Tor i tutaj zmiany są bardzo ciekawe, ponieważ w pierwszej kolejności dotyczą flory, czyli znacznie większej ilości drzew, które w dodatku można było przewrócić i uzyskać większą osłonę. Te drzewa znajdowały się w środkowej części mapy, teraz tam jest kompletnie łyso. Podjeżdżając na górkę można było chować się na przykład za krzakiem. Jak wiecie, w obecnej wersji niestety takiej możliwości nie ma, możemy grać tam tylko cooldown. Te drzewa były również po drugiej stronie, w związku z czym no, było ich naprawdę sporo. Była jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która wyróżniała tę mapę, a mianowicie, jeśli tylko wyjedziecie czołgami na środek mapy, macie możliwość bezkarnego obijania czołgów, które znajdują się po drugiej stronie. Możemy
możemy tutaj grać cooldown, ale nie ma się gdzie schować. W pierwotnej wersji mapy były tam rowy, zagłębienia, górki, więc nawet jeśli udało nam się dojechać na środek mapy, to przeciwnik wciąż mógł się przed nami skutecznie bronić, wykorzystując te zagłębienia i górki. Było to w mojej ocenie o wiele ciekawsze, natomiast Wargaming postanowił, że tą mapę troszkę zbalansuje. W moim odczuciu nie za dobrze mu to wyszło i pierwotny martwy tor był trochę lepszy. W dodatku w obecnym mamy mnóstwo przestrzałów przez całą mapę, to jest chyba najbardziej zbalansowana pod tym względem mapa w grze. Kolejna mapa to Middleburg, czyli mapa, na której ludzie mimo jej prostoty wciąż nie potrafią grać, nie potrafią zrozumieć, że wzgórza są najlepszym możliwym rozwiązaniem na tej mapie w większości przypadków. Ale przechodząc do samych zmian. W obecnej wersji gry wzgórza wyglądają w ten sposób, że umiejscowione są we wschodniej części mapy, możemy na nie wyjechać i znajdujemy się na płaskim terenie. W pierwotnej wersji wyglądało to zupełnie inaczej, wzgórza rzeczywiście były wzgórzami, wyjeżdżając na nie mogliśmy po nich swobodnie jeździć, mieliśmy z nich przestrzały w stronę miasta, a ilość pofałdowanych terenów tam oraz drzew była zdecydowanie większa. Prawdą jest, że można było złapać przestrzały, które dawały możliwość bezkarnego rażenia niektórych czołgów w mieście, ale obecnie również można to zrobić, natomiast sam fakt pofałdowania tych wzgórz i tego, że przypominały one rzeczywiste wzgórza, był o wiele ciekawszy i w moim odczuciu pierwotny Middleburg był mapą o wiele bardziej rozmaiconą i ciekawą niż obecna. Rozumiem jednak chęć Wargamingu do pewnego rodzaju balansu tej mapy, aczkolwiek nie sądzę, żeby był on potrzebny. Pierwotny Middleburg, bardzo ciekawa mapa. Miedziane pole to mapa, w której obecnie możemy grać tylko na tierach do 7 włącznie. Natomiast w pierwotnej wersji można było na niej grać również na tierach 8 do 10. To co się zmieniło to dwie rzeczy. Po pierwsze klimat mapy, który rzeczywiście przypominał teren kopalni miedzi, czyli był cały czarny. Na mapie znajdowały się liczne hałdy, które przypominały hałdy jakichś surowców. Kolorystyka była utrzymana w czerni i brązie, no robiło to bardzo ładne wrażenie i rzeczywiście przypominało klimat miejsca, które miała przedstawiać mapa. Obecnie mapa jest o wiele bardziej zielona i w mojej ocenie kompletnie straciła swój pierwotny klimat. Druga zmiana dotyczyła pofałdowania terenu. Na południowej części mapy tych fałd i górek było o wiele więcej, zasłon można było na nie wyjechać, obecnie to wszystko zniknęło, mamy dwa kompletnie płaskie, tunelowe tereny. Zmiany na czarnym złocie w mojej opinii są zdecydowanie na niekorzyść mapy, popsuły tą mapę i sprawiły, że Wargaming musiał zdecydować się na włączenie jej tylko dla trybów między 1 a 7. Mapa jest maleńka i nieciekawa w stosunku do tego, jak wyglądała kiedyś. Nadrzecze to kolejna bardzo mocno zmieniona mapa w World of Tanks Blitz. W swojej pierwotnej wersji o wiele bardziej przypominała rzeczywiście teren Nadrzecza. Znajdowały się na niej wielkie, rozłożyste, rozlane tereny. Woda podchodziła aż pod sam most, gdzie trzeba było się również przez nią przemieszczać, żeby móc przejechać. Obecnie ta woda jest bardzo symboliczna i sprawia wrażenie, jakby nie wiadomo skąd się tam wzięła, ale pomijając kwestie estetyczne, mapa była o wiele bardziej pofałdowana. Było na niej mnóstwo wzgórz, trawy, terenów, na które można było wjechać, zasłon, miejscówek wysoko podniesionych, skalistych, całkiem sporo pozycji snajperskich, czyli takie, na które można było się wdrapać medem, lightem i mieć przestrzały na połowę mapy. Nie powiedziałbym, że były one op, ale dawały mnóstwo różnych możliwości, na przykład spotowania. Do tego oczywiście znacznie więcej drzew, te drzewa nie były jakimiś pojedynczymi patyczakami jak w obecnych mapach, ale sprawiały wrażenie rzeczywiście drzew. Nie dość, że można je było przewrócić, dostać dodatkową zasłonę, to jeszcze te drzewa robiły dobrą robotę estetyczną. Oczywiście za wzniesieniami, górkami można się było chować, można było na nie wyjeżdżać, otrzymywaliśmy dodatkowe bonusy. Mapa w moim odczuciu bardzo dużo straciła po reworkingu i stała się taką typową, blitzową, płaską mapą. Mapa Oaza to próba przeniesienia mapy Piaszczysta Rzeka z World of Tanks PC do realiów Blitza. Próba w mojej ocenie dosyć ciekawa, aczkolwiek z pewnymi ograniczeniami. W stosunku do obecnej wersji mapy Oaza przede wszystkim zmieniło się usytuowanie miasta, które w wersji pierwotnej znajdowało się w takiej niecce zagłębieniu na samym środku mapy. Odcięte było od pozostałych części mapy właśnie tym, że znajdowało się w tym zagłębieniu. Żeby do niego odjechać, trzeba było wjeżdżać z jednej lub z drugiej strony tunelu, tak jak to jest właśnie w World of Tanks PC i sprawiało to bardzo ciekawe wrażenie. Dodatkowo w niektórych częściach otrzymywaliśmy niesamowite przestrzały, podjeżdżając od jednej strony miasta czołgi lekkie lub średnie mogły bezkarnie razić czołgi ciężkie, znacznie od nich oddalone, które nie były w stanie ich nawet wyspotować, co oczywiście dawało wielką przewagę. Z drugiej strony mapa była o wiele bardziej pofałdowana, przypominały właśnie tą mapę z World of Tanks PC i miała swój klimat, ale z pewnością była mapą bardzo mocno niezbalansowaną, więc rozumiem chęć Wargamingu o zbalansowanie tej mapy, aczkolwiek przesuwanie tego miasta nie było w mojej ocenie dobrym pomysłem, to miasto w środku w Niecy było o wiele ciekawsze i dawało więcej możliwości. Mapa Pustynne Piaski w swojej pierwotnej wersji była jeszcze bardziej pofałdowana niż obecnie. Znajdowały się na niej miejsca, które określił mianem rowów, czyli takich wjazdów, które dają osłony. Poza tym te górki, które się na niej znajdują obecnie, miały troszkę inny charakter, pozwalały grać nie tylko cooldown, ale również zasłaniać się z boku. Znajdowały się tam kamienie, możliwości walk było o wiele więcej niż w wersji obecnej. Najwięcej zmian oczywiście dotknęło zachodniej części
mapy, tam też znajdowały się pewnego rodzaju wyniesienia, czyli różnice terenów. Można było wyjechać na przykład czołgiem średnim, czy nawet ciężkim, o kilkanaście metrów wyżej i razić przeciwnika z tej górki, równocześnie otrzymując zasłonę. Było to bardzo ciekawe, nie sądzę, żeby było to jakoś przegięte, czy op. Natomiast Wargaming stwierdził, że jednak takie ukształtowanie terenu ułatwia czołgom, które dostaną się w takie miejsca, grę daje dodatkowe bonusy, w związku z czym postanowił to troszkę spłaszczyć i obecna wersja mapy różni się od tej poprzedniej właśnie tym, że nie ma takich wzniesień, nie ma takich zasłon i tak dalej. Wydaje mi się, że nie są to dobre zmiany, poprzednia wersja była troszkę mimo wszystko ciekawsza i nie wymagała jakichś szczególnych reworkingów. Kolejna zmieniona mapa to oczywiście Winnice. Przedtem była mapą, w której walczyliśmy wieczorową porą przy zachodzie słońca. Cały klimat mapy utrzymany był w pięknym, ciemnym, fioletowym kolorze. Była to jedyna tego typu mapa w grze, która odróżniała się zdecydowanie od wszystkich innych, co robiło bardzo ładne wrażenie i nadawało jej charakterystycznego klimatu. Niestety w pewnym momencie Wargaming stwierdził, że dość tego, Winnice będą mapą typowo dzienną i usunął ten wieczorny klimat, zamieniając mapę w to, co możecie spotkać dzisiaj. Jest to w mojej ocenie bardzo negatywna zmiana, która tylko i wyłącznie zaszkodziła mapie. Oprócz tego oczywiście reworking, poprzesuwano troszkę kamieni, pozmieniano ułożenie niektórych elementów na mapie, tak żeby ją lepiej zbalansować. Co do tego nie mam żadnych zastrzeżeń, natomiast sama estetyczna zmiana w postaci usunięcia tego wieczornego klimatu i zamienienia mapy w typową mapę dzienną, niestety jest wielkim minusem i do dzisiaj nie wiadomo dlaczego Wargaming zdecydował się na takie estetyczne, wizualne popsucie tej mapy. Kolejna zmieniona mapa to zimowa malinówka. I tutaj zmieniły się przede wszystkim trzy rzeczy. Po pierwsze, mapa jest o wiele mniej pofałdowana niż była, ale to jest, jak już pewnie zauważyliście, charakterystyczne dla większości obecnych map, że zostały one bardzo mocno spłaszczone. Jednakże dwa pozostałe elementy to w części północno-wschodniej możecie zauważyć tam w okolicy wiatraka, że teren był o wiele bardziej pofałdowany i dawał możliwości grania również hulldown, nie tylko przy wjazdach tak jak obecnie, ale również jeśli udało nam się dostać w okolice tego wiatraka, wtedy również była możliwość zasłony, były możliwości skutecznej obrony. Nie wiem dlaczego Wargaming zdecydował się na spłaszczenie tego terenu tam. Drugi element już zdecydowanie ważniejszy to usunięcie pozycji, które były wysunięte i dawały nam możliwość przestrzału na całą mapę. Jak możecie na powtórce zobaczyć, stojąca Godzilla jest w stanie razić praktycznie rzecz biorąc przeciwników na terenie prawie całej mapy, co oczywiście dawało wielkie bonusy i przewagę m.in. niszczycielom czołgu i tym maszynom, które były w stanie się na takie wzniesienia wdrapać. Rozumiem, że to należało zbalansować, Wargaming to zrobił, natomiast ta wcześniejsza zmiana już niekoniecznie. Ostatnie dwie mapy, o których chcę wam opowiedzieć, nie zostały zmienione, ale zostały wręcz zupełnie w zeszłym roku usunięte z gry. Są to mapy Mirage i Zaginiona Świątynia. Mirage był mapą bardzo ciekawą, ponieważ łączył w sobie tak naprawdę trzy typy map. Mieliśmy tu tereny oazy północno-wschodniej części mapy, w której znajdowało się jezioro, można było się tam obijać najczęściej czołgami ciężkimi. Oazę od środkowej części mapy oddzielało wzgórze, takie wzniesienie, które dawało przestrzały, bardzo często niszczyciele tam stały i były w stanie razić całą środkową część mapy, taką wydmową, pustynną. Jeśli ktoś nie chciał obrywać, nie chciał jechać w tą stronę, która z drugiej strony dawała też możliwość zasłony, bo były tam wydmy, mógł się udać do południowo-zachodniej części mapy, którą oddzielało od wydm takie torowisko z rozbitym pociągiem i było to o tyle ciekawe, że tam z kolei mieliśmy klimat nadmorski, znajdowało się tam morze, mieliśmy również równocześnie wydmy, część pustynną, ale rosły drzewa. Mapa była o tyle ciekawa, że łączyła trzy różnego rodzaju mapy, ale Wargaming stwierdził, że nie jest ona zbalansowana, być może chodziło o te przestrzały ze wzgórza. W zeszłym roku usunął tą mapę, przekładając ją do tak zwanego reworkingu. Ostatnią mapą, o której chcę wam powiedzieć, jest mapa Zaginiona Świątynia. Również bardzo interesująca mapa, utrzymana w klimacie wschodnim, japońskim, z charakterystycznymi pagodami. Mieliśmy tutaj znowu podział na dwie strefy. W strefie północno-zachodniej znajdowała się właśnie wspomniana świątynia z wielką, taką schodkową pagodą, na którą bardzo często jeździły czołgi ciężkie. Był to element, powiedzmy, taki miejski z domkami w charakterystycznym właśnie wschodnim klimacie. W tych miejscach najczęściej odbijały się właśnie czołgi ciężkie, jak wspomniałem. Zresztą ta świątynia również była w tym celu wykorzystywana. Ona jest schodkowa, w związku z czym można było tam wjeżdżać, grać na wieżę. No było to miejsce właśnie przez te czołgi lubiane. W środkowej części mapy i południowo-wschodniej znajdowały się tereny zielone, wzniesienia, górki, tam była też baza i w te miejsca lubiały jeździć czołgi średnie i lekkie, właśnie tam się obijać. Mieliśmy więc jakby logicznie dwa miejsca, zresztą jak na większości współczesnych map w Blitzie, na które mogły jeździć czołgi ciężkie lub czołgi średnie. To co ciekawe, w moim odczuciu ta mapa była stosunkowo dobrze zbalansowana, grając na niej nigdy nie miałem poczucia, że coś jest nie tak, jednak Wargaming również stwierdził w zeszłym roku, że ta mapa nie jest zbalansowana i wysłał ją do reworkingu. Od prawie roku obie mapy, Mirage i Zaginiona Świątynia, pozostają w tym reworkingu, natomiast chodzą różne plotki na temat tych map, podobno, nie wiadomo czy jest to prawda, mają to być mapy w HD, zobaczymy już wkrótce myślę, natomiast zapewne do gry powrócą. Krótko podsumowując to, co można powiedzieć o mapach w przeszłości Blitza i porównując je do map dzisiejszych, to przeszłe mapy były
były po pierwsze znacznie bardziej wzorowane mapami z World of Tanks PC, po drugie były o wiele bardziej pofałdowane, było na nich więcej wzniesień, wzgórz, miejsc możliwych do zasłony, które Wargaming postanowił troszkę spłaszczyć. Współczesne mapy w bicie dawają możliwości gry na wieże, ale są jednak o wiele bardziej płaskie. Po trzecie, było na nich o wiele więcej drzew i zasłon, w związku z czym nie były to tylko elementy jakieś takie pojedyncze, ale biorące większy udział w rozgrywce, to również straciliśmy. I po czwarte, i tu rozumiem balans Wargamingu, bardzo wiele miejscówek wysuniętych, takich, które dawały możliwość przestrzału na całe lub większą część mapy. Oczywiście takie rzeczy nigdy nie są do końca dobre, jakkolwiek gracze je lubią, to jednak dają wielką przewagę. Tutaj chęć balansu, jak mówię, rozumiem. Ogólnie część zmian, które mamy w współczesnych mapach, jest na plus, ale znaczna część jednak zdecydowanie na minus. Współczesne mapy w bicie są o wiele bardziej spłaszczone, o wiele bardziej do siebie podobne, często tunelowe, w związku z czym, mimo że pozornie zbalansowane, to przypominają takie małe areny, na których toczymy bitwy, a nie realne mapy. Co prawda ostatnio dodawane do gry mapy w postaci na przykład Molendiku dają nadzieję, że będzie troszkę inaczej, bo jednak te mapy są bardziej różnorodne i bardziej też w klimacie zbliżone do World of Tanks PC, niemniej wciąż wydaje mi się, że jednak poprzedni klimat map miał więcej uroku i dawał więcej możliwości. A jaka jest wasza opinia? Jeśli pamiętacie mapy sprzed kilku lat, co o nich myślicie? Dajcie znać w komentarzach. To tyle na dziś, trzymajcie się, cześć!